9 maja obchodziliśmy Dzień Europy i w związku z tym dniem dzisiaj wasi koledzy, wasze koleżanki z klasy 3 A przygotowali dla was takie krótkie przedstawienie związane z dość istotnym momentem i wydarzeniem dla naszej ojczyzny. A jakim, to uważnie słuchajcie, oglądajcie, bo potem, moi drodzy, wasi koledzy i wasze koleżanki będą zadawać wam pytania związane z treścią tego przedstawienia. Będą nagrody. Nad morze, na planecie Ziemia. To wszystko prawda. Nie jednak chodziło o coś innego. To jest flaga Unii Europejskiej. Czy ktoś z was się kiedyś widział? Na naszym samochodzie, na tablicy rejestracyjnej. Czy domyślacie się, dlaczego na samochodzie Kuby namalowane są gwiazdy Unii? Bo jest europejski. No świat, senioru. Polskie samochody mają na tablicach europejskie oznaczenie, dlatego że Polska należy do Unii Europejskiej. A co to znaczy Unia? Unia oznacza związek. Unia Europejska to taka drużyna państw europejskich, która ma swój hymn i flagę i pomagają sobie w różnych sytuacjach, jak piłkarze z jednej drużyny. Piłkarze jednak nie przestają być sobą z tego powodu, że grają w jednej drużynie, prawda? Tak samo jest z państwami Unii. Zachowują swoją odrębność. Każdy z nich ma swój własny rząd i własną flagę. Inne od tej europejskiej. Zrozumiem, dlaczego tata nakleił na tylną szybę polski znaczek PL. Żeby wszyscy wiedzieli, że nasz samochód jest i z Unii Europejskiej, i z Polski. Ale panie dywanie, zaraz pana wyczyścimy taką mięciutką szczoteczką. Wykładniemy. Czy teraz dobrze? Ała, ała, czemu mnie bijecie? Nagrodę was przyrodą, bo wiecie, ja nie jestem zwyczajnym dywanem, tylko czarodziejskim. Mogę latać po całej Europie, aż do 28 państw. Dokąd chcecie polecieć? Do Paryża. Do Paryża. Jeszcze raz. Już. I. Do Paryża. Do Madrytu. Do Aten. Do Szwecji. Na początek wykonamy lot nad płaską. Teraz obróćcie dymo na drugą stronę i postawcie go na ziemię. Niebieski gest, a znaczy wiesz.
Teraz do rodziny unijnej należy 28 państw. Spróbujmy pokazać, jak te państwa się łączyły. Francja, Włochy, Belgia, Luksemburg, Holandia, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonia, Polska, Litwa. I wszystkie nasze dokumenty muszą być na nie przetłumaczone. Proszę Pani, a co właściwie dorośli robią razem w Unii? Kupują i sprzedają różne towary. Nazywa się to import i eksport. Wspólnie dbają o przyrodę i prowadzą badania naukowe. Pilnują też, żeby wszędzie panowało sprawiedliwe prawo i nikt nie był krzywdzony. Razem decydują, jak zapewnić swoim krajom pokój i bezpieczeństwo. Mieszkańcy Unii mogą podróżować po wszystkich państwach bez paszportu, mogą mieszkać, uczyć się i pracować w jakim kraju chcą. Spróbujmy. Zapraszam Was do teatralnej zabawy z czasownikami. Dorza im kantać, tańczyć i śpiewać. Dziadę EB, jeść i pić. Brać i brać mamy. Dzisiaj ktoś ci poda głos i już się uśmiechasz. Nikt na świecie nie jest sam, popatrz dookoła. Nigdy bez przyjaciół masz, więc głośno zawołaj. Wyciągnij dłoń, bądź przyjacielem. Niewielki gest, a znaczy wiele. Takie łatwe, mam pomysł. Zorganizujmy Święto Europy. Świetny pomysł. A jak sobie wyobrażacie takie Święto Europy? Będziemy bawić się bardzo pośpiesznie. Mali przebierzenia. Jowitka. Ja będę Hiszpanką. A ja Holenderką. Alek. Powinny być. Powinny być w takich różnych krajach. Trzeba. Powinni przyjąć twórcy innych bajek, kogoś kuchatek. I trzeba zaprosić gości. I trzeba... W gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam. Stańcie ludzie, stańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam. Na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam. Ile jest na co w Europie dzieci? Emilka. Tyle co gwiazdek na niebie świeci. Kalinka. Tyle to mokra promieni w lecie. Tyle, że gdyby na tej planecie ktoś dzieciom nadał jakieś sygnały, by wszystkie naraz się roześmiały. Ziemia by cała zadrżała śmiechem, śmiech by się gromkim potoczył echem. Góry by wszystkie lekły pokokiem od ek dźwięczących srebrem i złotem. Pan srebrny z Morozda, złoty z Rachanozda. Thank you.
śmiechu. Śmiechu toczyła by się lawina. I Marta. Od Kopenhagi. Od Kopenhagi. Aż do Berlina. Od Petersburga. Do Lublina. Od Budapesztu. Do Reykjavíku. Ludzie zaś wspólnie by uchwalili. I Szymon, proszę. Szymon, ale w Marcelce. Proszę. Góry i morze dać. Góry i morze dać. Dać należy. Na własność. Góry i morze dać należy. Na własność dzieciom. Na własność dzieciom. Młodzieży. Ale. I na parę. Ale go służył do zabaw chowanego. Niech dzieciom służy błękit cały, węgla tam co swe puszczał. I niech błękit do tego ciszę, może usłyszy na tych kołach pisze. Jeszcze raz. Wstańcie na gwiazdistym firmamencie. Miłość, miłość mieszka tam. Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie. Ja nowinę niosę tam. Na gwiazdistym firmamencie. Miłość, miłość mieszka tam. Dobrze, dziękuję. Dobrze, odpowiedział kolega. Brawami nagradzamy kolegę. Tak? Czwarta nie? Chodzę. A odwróć się. Pokaż. Ale odwróć się. Rzeki Tugaja. Tak? Proszę bardzo. Poproszę o kolegę. W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? W 2004 roku. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ale... Mikrofon, tak? Tutaj proszę, a tutaj kopię przy Zbasia. No, proszę. 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 Proszę.